Ta sala nie spełnia standardów, nawet przy teraz, tak jak pan Marcin mówił na ostatniej sesji, że szerzej jakby możemy założyć maseczki. Nie, to mimo wszystko na tyle osób standardy nie będą spełnione, zwłaszcza, że to jest 8 godzin. A proszę Państwa, jestem osobą odpowiedzialną i naprawdę nie mam zamiaru narażać kogokolwiek nawet na kwarantannę, bo ona jest bardzo uciążliwa. Zablokowałaby pracę urzędu, radnych i radnych rodziny, i radnych pracy. Także tutaj naprawdę jestem, naprawdę... Póki nam jeszcze, powiem może tak, póki nam się bardzo dobrze obraduje w systemie zdalnym, bo proszę Państwa, inne samorządy nam by mogły pozazdrościć, bo próbowały, z tego co wiem, nie wyszło. U nas naprawdę bardzo dobrze obrady się toczą. Tutaj radni, to już było przykładem ostatniej sesji, nawet zgłaszali wnioski formalne do porządku obrad, chyba z 4. Wszystkie przyjmowaliśmy, trwała dyskusja, także nie widzę żadnego problemu różnicy między obradowaniem stacjonarnym a zdalnym, zwłaszcza, że też jeszcze tutaj może nadmienię, że mamy koleżankę wiceprzewodniczącą Rady, która jest, pracuje jakby na pierwszej linii tej walki z koronawirusem i ona w każdej chwili może być narażona i przy stacjonarnym naprawdę to by był problem. Także nic innego nie przewiduję, jak na teraz wrześniowej sesji również sesję zdalną, po prostu, bo to jest tak odpowiedzialnie, tak uważam, bo naprawdę jest inna rola organizatora, a inna rola jest uczestnika. Ja gdybym po prostu nie dopilnowała pewnych procedur, to bym miała i do siebie wyrzuty i jednocześnie być może inni by mieli do mnie pretensje, że po prostu mogłam zdalnie, a zrobiłam stacjonarnie. Zwłaszcza, że możemy zdalnie obradować. Dziękuję.